Stałem w korku, droga przede mną była zablokowana przez pojazdy, w tym radiowozy policji i chodzących po jezdni policjantów. Zadzwoniłem do swojego kumpla. Niespodziewanie podszedł do mnie policjant i zaczął coś mówić. Zanim ogarnąłem, o co mu chodzi, zaczął mi wciskać mandat 2000 zł za nietrzymanie rąk na kierownicy. Nawet nie zorientowałem się, że zaczął prowadzić jakieś czynności, bo rozmawiałem w tym czasie z kimś innym. Na nagraniu widać cały przebieg tej rozmowy i zastraszanie mnie zabraniem prawa jazdy, jeśli nie przyjmę mandatu. Dobrze, położyłem deskę w momencie, kiedy kontrolę się musiałem. Dobrze. Jestem bardziej niepewny. Zgasić, nie gasić, nie wiem co ma być. Mogę zgasić? Zgasić. Macie zgasić. O, wyszło się coś. Nie wiedziałem, że pan podszedł do nas i do mnie. Ale nie przez ręce na kierownicy, no. Proszę pana, nie, przez te wasze spoty. Oni wracali właśnie z jednego z nich. Dobrze, znam chłopaka. Dowód pan potrzebuje, tak? Dowód. Czy prawo jazdy? Ma pan elektroniczne, tak? Tak, wszystko mam elektroniczne. Proszę do nich teraz podejść. Jasne. Sprzedaję auto, więc więcej nie tak, bo chcę spać, inną rację. Jako publiczność nie pamiętacie. Nie będę więcej przyjeżdżał. Ja pan prawie nie dostanie. Oczywiście, że chcę. Wielbiam jeżdżenie samochodem.
Thank you.